Następne głupstwo to jest, proszę państwa, zadośćuczynienie dla ofiar reformy Leszka Balcerowicza. To jest najnowszy sojusz lewicy, pomysł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszka Millera. Leszek Miller umawiał się ze mną, że przyjdzie dzisiaj do poranka, ale coś widocznie niespecjalnie lubi przychodzić do mnie do poranka. Może, nie wiem, boi się, czy obraził się o coś. W każdym razie poszedł gdzie indziej. Nie wiem jeszcze gdzie, ale zobaczymy, co wybrał. No zapytałabym go, jak sobie wyobraża to zadośćuczynienie dla ofiar reformą Leszka Balcerowicza. Na ten temat dzisiaj komentarz Witolda Gadomskiego w gazecie wyborczej. Nie wiem, no jeżeli ta kampania jeszcze trochę potrwa i tego typu głupich pomysłów wyleje się więcej, bo rozumiem, że Leszek Miller próbuje się ratować jakoś, czy ratować swoją partię, bo na razie nie spełnia pokładanych w niej nadziei pani doktor Magdalena Ogórek, no to może jeszcze czymś błyśnie oprócz zadośćuczynienia.